drodzy, witamy was serdecznie. Jak już widzicie, bohaterem dzisiejszego odcinka jest Trójkąt Warszawski Taco Hemingwaya, czyli drugi mini-album Taco. Pytaliście nas, czy pojawią się pierwsze płyty Taco na kanale, więc to jest pierwsza z nich, druga też będzie. No i co? Płyta jest jeszcze w folii. Może sobie ją zdejmijmy. Pozbywamy się też tej naklejki. Okej. Całość ma postać kartonowego digipaka. Z tyłu tracklista. Może kilka słów o tej płycie. Po słabym przyjęciu komercyjnym poprzedniego albumu Young Hems, Taco po namowie znajomych przerzucił się z rapowania po angielsku na język polski, co jak czas pokazuje, wyszło mu to na dobre. Wydawnictwo ukazało się 19 grudnia 2014 roku nakładem własnym. Nagrania zostały udostępnione bezpłatnie w formie digital download na oficjalnej stronie internetowej rapera. Następnie 2 kwietnia 2015 roku Taco własnym sumptem zrobił 500 sztuk i je sprzedał. Po kilku miesiącach i po zdobyciu popularności oraz gdy wyszedł singiel 6.0 z kolejnej płyty, artystę zainteresował się Asphalt Records, które 19 sierpnia 2015 roku, czyli w tym samym roku, wydało reedycję i teraz właśnie ją unboxingujemy. Tu mamy szlugi nawiązującej do jednego z kawałków po prawej stronie. Jakże mogło być inaczej? Mamy kalafiory. Powiem wam, że swoją drogą 6.0 to był singiel, po którym ja zwróciłem na taką uwagę. A wiecie w ogóle, że Vini wydał całkiem fajny remix 6.0? Też podoba mi się ten jego remix. Dajcie znać, czy go słyszeliście i czy też wam się podoba. Na albumie znajduje się 7 tracków. Główną produkcją albumu zajął się Rumak, a niektóre utwory to dzieło Augustyna i Bebuna. Tu mamy wydanie 2 CD, które obejmuje drugi krążek z instrumentalami, nowe powiększone opakowanie, które właśnie pokazujemy, rozkładóweczkę z tekstami i komentarzami oraz mini poster, czyli to jest pewnie mini poster, w ogóle chyba praktycznie we wszystkich płytach Taco w CD był poster, chyba tak. Ok, miałem, że fajny, troszeczkę dzieło sztuki. Mamy kalafiory, mamy szlugi. Okay. Postaram się przejechać. Okay. Za projekt graficzny odpowiada Łukasz Partyka, który przygotował też wydania innych płyt Taco. Okładka albumu została nominowana do nagrody Cover Awards 2015, gdzie została wybrana drugą najlepszą okładką muzyczną w 2015 roku. Tu mamy wspomnianą książeczkę. Wygląda mi to na mapę Warszawy. Ok. Zaglądamy do środka. Podziękowania od Taco i Rumaka. A dalej to już mamy teksty kawałków. Obecnie płyta ma już status platyny. Oznacza to, że sprzedało się jej już ponad 30 tysięcy egzemplarzy. Płyta bardzo spoko. W momencie, kiedy wyszła, słuchałem jej dosyć często. Nie wiem jak wy. Od tego się zaczął boom na Taco.
Także wydanie 2CD całkiem przyzwoite. Można sobie je nabyć cały czas. Trójkąt warszawski, grzbiet, tracklista. Ok. Na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie unboxingu. Subskrybujcie nas na YouTubie. Sprawdzajcie nas na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziecie w opisie filmu. Do następnego razu.